Witam bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło wystąpić dzisiaj przed Państwem tutaj na tej przepięknej uroczystości w tym niezwykłym roku jubileuszowym stulecia odzyskania niepodległości Polski, a szczególnie dla nas tu mieszkających w stulecie wybuchu zwycięskiego powstania wielkopolskiego, które było dla nas tak ważne, bo pozwoliło przyłączyć się do wolnej, niepodległej Polski. Cieszę się, że mogę wystąpić przed panią Marią Zakrzewską-Prozner, córką powstańca. I dzisiejszy wykład, szanowni państwo, chciałbym poświęcić Stanisławowi Wyskota-Zakrzewskiemu. Powiem na początku również kilka słów o rodzinie Wyskota-Zakrzewskich, ale ze szczególnym uwzględnieniem właśnie losów Stanisława z podtytułem W drodze do domu. Dlaczego taki podtytuł? To wyjaśni się na końcu mojego wykładu. Stanisław Wyskota-Zakrzewski urodził się 1 marca 1902 roku w Rybitwach, niedaleko Pakości. Zmarł 8 stycznia 1986 roku w Anglii, na wygnaniu, jak mówił, w Grimsby. Dzisiaj jego prochy, szczątki spoczywają na cmentarzu przykościelnym w Kościeszkach, w grobie jego matki Emilii Wyskota-Zakrzewskiej. Rodzicami Stanisława byli Emilia z domu Jarzewska i Zygmunt Wyskota-Zakrzewski. Emilia Jarzewska pochodziła z poznańskiej rodziny inteligenckiej, szlacheckiej. Była starannie wykształconą kobietą w duchu pozytywistycznym, niesienia pomocy najuboższym. Właśnie w tym duchu tych haseł, jak pamiętamy z historii, pracy u podstaw, pracy organicznej. Zygmunt to przede wszystkim chemik, ale również człowiek wielu pasji. Znamy go również jako wspaniałego numizmatyka, archeologa, profesora na Uniwersytecie w Poznaniu oraz w Krakowie. Emilia i Zygmunt zawarli ślub 23 sierpnia 1898 roku w Poznaniu, w kościele świętego Wojciecha. I zamieszkali w Rybitwach, niedaleko Pakości, gdyż tam właśnie Zygmunt otrzymał pracę jako chemik. Z tego małżeństwa na świat przyszedł pierwszy syn, 1899, Wojciech, to jest ten starszy, w 1902, jak powiedziałem, Stanisław. Małżeństwo posiadało w sumie 5 dzieci, kolejnym był Władysław, następnie Zygmunt i ostatnim dzieckiem córka Katarzyna, urodzona już tutaj w Mirosławicach w 1910 roku. Powiem tak, ze względu na czas, który nas ogranicza, będę musiał mówić skrótowo, natomiast o każdej z tych postaci można by tutaj naprawdę bardzo dużo powiedzieć. Dalsi przodkowie Stanisława to Paweł Wyskota-Zakrzewski, uczestnik m.in. powstania styczniowego 1863 roku, a co ciekawe dla nas tu mieszkających, po zakończeniu powstania styczniowego, przechodząc z powrotem na zabór rosyjski, opisał to wszystko w swoich pamiętnikach i przechodził przez nasze ziemie. Granice przekraczał mniej więcej w okolicach dzisiejszej miejscowości Wtórek Siedlimow. Wszystkie te swoje wspomnienia, ciekawe bardzo, opisał na marginesie książeczki do nabożeństwa, którą później rodzina w latach 30. XX wieku wydała w formie broszury. Kolejnym przodkiem był Konstanty Wyskota-Zakrzewski, również uczestnik powstania, tym razem listopadowego, uczestnik wielu walk, adiutant dowódcy Umińskiego, za walki otrzymał order Virtuti Militari. Później, tak jak tysiące Polaków, musiał opuścić polskie ziemie i wraz z Polakami udał się na emigrację. Trafił do Paryża, gdzie między innymi blisko związał się z poetami doby romantyzmu, Adamem Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim. Sam pisał wiersze i z tego, co udało mi się ustalić, jego wiersze znajdują się w Poznaniu, w Bibliotece Raczyńskich.
Wyspota Zakrzewscy, jak powiedziałem, Emilia i Zygmunt osiedli w Rybitwach niedaleko Pakości, ale w 1904 roku nabyli majątek w Mirosławicach, czyli tutaj blisko nas. Na slajdzie pozwoliłem sobie zamieścić również herb rodowy, właśnie Wyspota Zakrzewski, ród pieczętowany bodajże od końca XV wieku, właśnie w takim kształcie. Mirosławice należały wcześniej do parafii Kościeżki. Tutaj mamy zdjęcie z 1915 roku, kościół pod wezwaniem świętej Anny. Pierwsze nauki, podobnie jak każde z dzieci Emilii i Zygmunta, pobierało w domu matka. Emilia była, jak powiedziałem, starannie wykształconą kobietą i pierwsze nauki odbywały się w domu, a później chyba wszystkie dzieci kończyły gimnazjum Bergera w Poznaniu, również sam Zygmunt kończył to gimnazjum, może nie kończył, on rozpoczął, później został wydalony z tego gimnazjum za działalność konspiracyjną. To właśnie będąc na naukach, jak mówiono kiedyś w Poznaniu, w 1917 roku Stanisław dowiedział się o śmierci swojej matki. Emilia zmarła mając lat 40, 2 czerwca 1917 roku i została pochowana na cmentarzu przy kościele świętej Anny we Wronowach. Tutaj mamy nekrolog. Tylko Kościeżka. Rozpędziłem się. Tak. Będąc uczniem gimnazjum Bergera, Stanisław, podobnie jak starszy Wojciech, zresztą Wojciech wprowadzał Stanisława w te wszystkie koła niepodległościowe, między innymi Towarzystwo Tomasza Zana, pochłonięty tą konspiracyjną, niepodległościową działalnością, również włącza się w Powstanie Wielkopolskie. Nie chciałbym tutaj dłużej o tym mówić, dlatego że mieliśmy film, który poprzedził ten mój wykład. Po powstaniu wielkopolskim Stanisław postanawia związać swoje życie z wojskiem. Zanim jednak przejdę dalszego jego życiorysu, chciałbym, szanowni państwo, zaprezentować, no dla mnie to był unikat, bo kilka lat temu trafiłem na wywiady pułkownika Stanisława Wyspoty Zakrzewskiego, których udzielał, będąc na emigracji, Radiu Wolna Europa. Fragment tego wywiadu chciałbym państwu teraz włączyć. I mamy okazję posłuchać samego głosu Stanisława, który relacjonuje, co działo się po zdobyciu Strzelna. Godziny 6 walki ucichły i nasze prastare Strzelno po wielu latach niewoli odzyskało wolność. Ludność strzelała z radości. Wywieszono polskie flagi z każdego domu i przystąpiono do obalania niemieckiego pomnika na rynku. Zapraszano nas żołnierzy na posiłki i wciskano butelki z trunkami do ręki. Upojony zwycięstwem, no i również poczęstunkami, chwiejnym krokiem udałem się na kwaterę do doktora Rostka, mojego powinowatego. Dnia następnego oddział kapitana Cymsa ruszył dalej w kierunku Inowrocławia przez Kruszwicę. Ponieważ w Strzelnie zdobyłem na Niemcach pięknego karego konia z ręcztunkiem, byłem konno. Przyłączyło do mnie kilku jeźdźców i zostałem z wyboru dowódcą. Otrzymując rozkaz, by posuwać się na Kruszwicę okrężną drogą wzdłuż jeziora Gopło. Kruszwica została zajęta bez boju, natomiast o Inowrocław rozgorzały ciężkie walki, zdaje się najkrwawsze w czasie całego powstania. Inowrocławia bronił pułk piechoty niemieckiej. Główny opór stawiał on na poczcie, w koszarach i przede wszystkim na dworcu. Natarciem na dworzec, w którym wziąłem udział, dowodził jednoręki kapitan Włodarski i tutaj nasz oddział poniósł najcięższe straty. W sumie w walce o Inowrocław poległo ponad 100 ludzi. Wypalci z miasta, Niemcy zamknęli się w koszarach. Wobec braku artylerii trudno było ich stamtąd wykurzyć. Na szczęście pertraktacje między komendantem miasta, którym był kapitan Skrzydlewski, a Niemcami, dały rezultaty i Niemcy zgodzili się opuścić koszary lecz z bronią. Na Trzech Króli stolica Kujaw powróciła do macierzy. Zamiarem kapitana Cymsa było iść dalej na Bydgoszcz. Dnia 11 stycznia stoczył on zwycięską bitwę pod Złotnikami,
i zdobył dla swego oddziału armaty niemieckie tak bardzo potrzebne do dalszej walki. W tym czasie oddział powstańczy Cemsa był już silny i świetnie wyekwipowany zdobyczami z Inowrocławia. Mój patrol rozrósł się, liczył 50 koni, otrzymał nazwę Szwadron Nadgopleński i został objęty przez Leona Głowackiego. W nocy... To jest wywiad, słuchajcie Państwo, po 30 latach, kiedy Zakrzewski opuścił Polskę, idąc we wrześniu na wojnę. Tak więc mogły być różnice, nie wszystko mógł dokładnie pamiętać. Tak jak powiedziałem, Stanisław po powstaniu związał swoje życie z wojskiem. Najpierw trafił do 3. pułku w Gnieźnie, później przeniesiono go do 2. pułku w... Na to zdjęcie. W Biedrusku, stamtąd został wysłany na szkołę do Poznania, Wyższa Szkoła Wielkopolska, Szkoła Podchorążych Piechoty. Wiemy, to jest okres zbliżającej się wojny polsko-bolszewickiej. Wszyscy zostają wypuszczeni ze szkoły i udają się na front. Stanisław trafia do 15, do 13. pułku piechoty, czym nie jest usatysfakcjonowany, bo jego marzeniem była służba w kawalerii. Ale w tej piechocie zostaje utworzony konny zwiad, później przy 15. pułku, dlatego na początku powiedziałem, który nazywał się Husarze Śmierci. To był taki oddział zwiadowczy i służba już tutaj bardzo mu się podobała. Skracając, Szanowni Państwo, podczas wojny polsko-bolszewickiej odznaczył się walką, bohaterstwem, za co otrzymał, jako tak młody żołnierz, 2 krzyże walecznych, które tutaj mamy dokumenty. Kończy się wojna polsko-bolszewicka, nastaje wolna Polska i Stanisław rozpoczyna swoją karierę wojskową. Najpierw służy w 25. pułku ułanów wielkopolskich w Prużanach, to jest daleko na wschodzie, daleko Baranowicz. Później w 17. pułku ułanów w Lesznie. Z tą jednostką jest najdłużej związany, bo 10 lat i zawsze Leszno będzie dla niego czymś najważniejszym. Następnie zostaje przeniesiony jako dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza, Nowe Święciany. To jest niedaleko na północ od Wilna. Dodam tylko, że dowódcy takich oddziałów musieli być niesamowicie silni, odporni na wszelką propagandę. Taki człowiek z twardym, moralnym kręgosłupem, gdyż ta inwigilacja komunistów była tam bardzo duża. I krótko przed wojną, w 1939 roku w czerwcu, zostaje przeniesiony jako dowódca 2. szwadronu do 13. pułku ułanów wileńskich i z tą jednostką wyrusza w 1939 roku na front. Wcześniej, będąc jeszcze tym młodym chłopakiem w Prużanach, jak sam pisał we wspomnieniach, niewiele się tam działo. Jednostka wyjeżdżała do niedalekich Baranowicz i tutaj podczas pokazów, jak napisał we wspomnieniach, poznałem piękną i inteligentną kobietę o imieniu Danusia. I tu mamy jego przyszłą żonę, Danuta Chrzanowska. Danuta Chrzanowska, o tej rodzinie też można by dużo mówić, o Michale Chruszwickim, jej dziadku, który był słynnym na Kresach Wschodnich kompozytorem. Nawet jeszcze do dnia dzisiejszego znajduje się jego grób, tak wychoniczach. Tu mamy zawiadomienie o ślubie, też taki unikat informujący o ślubie. Ślub odbył się 30 kwietnia 1925 roku. No to jest akurat mój telefon, przepraszam. Już. Przepraszam. Nie, jeszcze nie. Słuch mam do pyta. Tutaj, Szanowni Państwo, wypisałem tą służbę w 20-leciu międzywojennym. Podkreśliłem to, co jest najistotniejsze. Rzadkość. 3-krotnie jako dowódca szwadronu szkolnego zdobywa srebrną lancę prezydenta RP. Uczestniczy też w słynnej już ostatniej rewii kawalerii w Krakowie przed samym Józefem Piłsudskim. Jest człowiekiem niezwykle wysportowanym, bierze udział w zawodach, to są właśnie fotografie. Nieustannie się dokształca, jest tutaj kurs dowódców szwadronów w słynnym gnieździe kawalerii, czyli w Grudziądzu, z oceną bardzo dobrą. Wakacje
spędza różnie. Znamy to zdjęcie. Często przyjeżdżał na wakacje do Mirosławic. No i tu mamy całe rodzeństwo Stanisława. Udało mi się ustalić, Pani Mario, nie wiem czy, że ten mały chłopiec to jest Jan Zakrzewski. No, ja myślę, że to jest mój brat, Krzysztof. Albo Krzysztof, tak. Bo tu właśnie były takie rozbieżności. Bo tu jest ojciec. No i tak jak powiedziałem, wrzesień 39, Stanisław wyrusza na wojnę. Z Wilna przejeżdżają Koluszki koło Łodzi. Rozpoczyna się tragizm tego września 39 roku. Nieustanne wycofywanie się 13 pułku aż do ostatniej bitwy Józefów 27 września 39. Stanisław dostaje się do niewoli i też skracając, proszę Państwa, z tej niewoli Stanisław w sumie ucieka 3 razy jesienią 39 roku. Wyrabia sobie dokumenty jako Edmund Franciszek Koziebrocki. Ma tutaj wąsy, nigdy wcześniej ich nie miał. I na takich dokumentach razem z towarzyszami innymi przekracza granicę w styczniu, na 31 stycznia w nocy, granicę Polski na Słowację, do której już nigdy, jak się okazało, nie wrócił. Przez połowę Europy dociera do Paryża. On zastanawiał się, jak Wojciech, jak Władysław młodszy, czy zostać w kraju i podjąć walkę tutaj, czy wyemigrować i wciągnąć się do tej armii polskiej we Francji. Bracia spotkali się w Krakowie ostatni raz przed w styczniu 40 roku i Stanisław we wspomnieniach zapisał, że zarówno Wojciech, jak i Władysław, oni byli zdania, że trzeba tu zostać. Zresztą oboje należeli już do grup konspiracyjnych. Młodszy Władysław miał pseudonim Jacek. Zginął zresztą, był świetnym miedziorytnikiem i podrabiał dokumenty. Niestety zginął, rozstrzelany w 44 roku bodajże. Co dalej ze Stanisławem? Stanisław z Francji zostaje przetransportowany do Syrii, gdzie tworzyła się słynna, tu mamy pierwsze dokumenty, jak dotarł na obczyznę, widzimy jaki chudy, wybiedzony, gdyż opisy, które pozostawił po sobie, no na pewno nadają się na film. Pamiętnik, który spisywał. Trafia do Brygady Strzelców Karpackich generała Kopańskiego. W ramach tej brygady powstaje dywizjon rozpoznawczy na koniach, czyli ulubiona jednostka Stanisława i tutaj rozpoczyna swoją karierę jako najpierw zastępca tego dywizjonu, który stopniowo rozrasta się z dywizjonu rozpoznawczego do pułku Ułanów Karpackich. Jest to ostatni pułk kawaleryjski II Rzeczpospolitej, 40. Nigdy więcej nie powstało. Mamy słynny proporczyk oraz emblemat, dlatego że powstali w Syrii, mamy charakterystyczny pułk księżyc i dwie palmy. Dowódcą tego pułku był najpierw generał Bobiński, znajomy Stanisława. Ten służył w Lesznie, a ten służył w Poznaniu. Spotykali się często na wspólnych zawodach. Co dalej? Najpierw stacjonują w Syrii, powiedziałem, później przechodzą do Palestyny. Korpus oficerski tutaj mamy. I znów ciekawostka. Jedna osoba jeszcze tutaj żyje. To jest pułkownik Emil Mendel. Przyszła prawa ręka, adiutant Zakrzewskiego. Następnie w Egipcie. To Ułani Karpaccy, strój słynny. Tu na podkreślenie zasługuje bitwa obrona Tobruku, w której Stanisław bierze czynny udział. Nie będziemy tego też tutaj, rozpoczyna wtedy ofensywę generał Rummel, słynny lis w pustyni. Walki o Tobruk trwają z naszym udziałem do grudnia 41 roku. Tu mamy Zakrzewskiego. Tutaj w środku też. Następnie, o tu jest warte podkreślenia, jest fakt, bo Zakrzewski podczas służby w Tobruku najechał na minę. Dwóch żołnierzy zginęło, Zakrzewski ocalał, ale miał poważny uszczerbek na zdrowiu, do końca życia niezbyt dobrze słyszał. Następnie pułk zostaje przezbrojony, opuszcza na zawsze, zostawia konie
i dostaje sprzęt motorowy. Tu są ćwiczenia w Mena Camp pod piramidami w 1942 roku. To jest czas, kiedy ze Związku Sowieckiego wychodzą oddziały generała Andersa. One zostają wycofane na Bliski Wschód i powstaje koncepcja w dowództwie, aby połączyć tą brygadę, która jest tam już okrzepła w tych walkach na pustyni, z tymi nowo przybyłymi ze Związku Sowieckiego. I tu mamy Zakrzewskiego, Bobińskiego i tu poznajemy generała Andersa. Pierwsze rozmowy, w jaki sposób te jednostki połączyć. W jednostce to w czasach, w wolnym czasie uprawiano sport i to między brygadami, między pułkami międzynarodowymi. Tak jak powiedziałem, to spotkanie oddziałów kawaleryjskich na Bliskim Wschodzie zostało powierzone Zakrzewskiemu. To Zakrzewski opracował cały plan szkoleniowy i był dowódcą tego szkolenia. I tu mamy jedno chyba myślę z ostatnich zdjęć naczelnego wodza generała Sikorskiego, który odwiedza pułk ułanów karpackich, a w drodze powrotnej ląduje między innymi w Gibraltarze, skąd nie wraca, bo dochodzi do katastrofy słynnej, w której ginie nasz naczelny wódz. No tutaj mamy szkolenie i zawody sportowe. Następnie, też bardzo ważna rzecz, powstanie drugiego korpusu. Tworzy się drugi korpus, w skład którego wchodzi pułk ułanów karpackich jako jednostka czołowa, jako zwiad, który idzie często na przedzie 3 czy 5 kresowej dywizji piechoty. Zostaje przezbrojony w nowoczesny sprzęt, czołg Shermany lub wozy Stamhunt, czyli w gończe psy. Na statku Batory pułk załadowany opuszcza nie tylko cały drugi korpus, załadowany i zostaje wysłany do Włoch. Do Włoch, tak. Tutaj sam Stanisław Zakrzewski po wojnie prezentuje banderę Batorego, którą otrzymał od samego kapitana przy zejściu, kapitana Dejczakowskiego. I tu mamy szlak bojowy drugiego korpusu i pułku ułanów karpackich i jak wiemy jedna z największych bitew to jest Monte Cassino, a następnie wzdłuż Adriatyku do Bolonii. Taki był szlak bojowy pułku ułanów karpackich. Tu mamy rozkazy, sobie je pominiemy. Mapa, która jest mało czytelna. Sam Zakrzewski, proszę Państwa, nie brał udziału w ataku jako pułku ułanów karpackich, jako dowódca już pułku, w natarciu na Monte Cassino, to o którym my ciągle wiemy, ale on był nieco dalej na skrzydle wysunięty i brał udział w walkach o Paso Corno, które jest o wiele wyższe niż Monte Cassino. Bitwa zapomniana tak naprawdę. I cały czas po wojnie Stanisław walczył o pamięć, że zawsze Monte Cassino i Monte Cassino, natomiast Paso Corno, czy Pico Corno też mówiono, zostanie gdzieś pominięte. I do dnia dzisiejszego, do dzisiejszego dnia tak właściwie jest. To między innymi za to Paso Corno otrzymuje nie tylko awans, ale też Order Virtuti Militari. Tu mamy jeszcze walki o Monte Cassino. I tutaj też taka ciekawostka, dowódcą na Paso Corno był Karl-Heinz Keck, niemiecki dowódca, dużo młodszy od Stanisława, ale podczas kapitulacji między dowódcami, między Zakrzewskim a Keckiem dochodzi do rozmowy i oboje już wiedzą, że łączy ich wspólna pasja do sztuki. Szanowni Państwo, to była wojna, on poszedł do niewoli, ale po wojnie oboje nawiązali kontakt, pisali, rodziny pisały do siebie, lubili się, mieli wspólne pasje, a po śmierci Stanisława rodzina Kecka nadal utrzymywała kontakt z synami, z synem, szczególnie jednym Stanisława Zakrzewskiego. Też niesłychana rzecz, tu wojna, tu wściekłość, a jednak można nawiązać wspólny język. Kolejne działania nad Adriatykiem, tak jak na mapie to było ukazane. Zakrzewski po drodze spotyka różnych ciekawych rzeczy, ciekawych ludzi, z którymi zna się, z którymi pisuje później po wojnie. To jest na przykład Józef Lipski, były ambasador Polski w Berlinie w 1939 roku. Tutaj mamy wizytę kolejnego naczelnego wodza Sosnkowskiego. I
kolejne walki. Nie będziemy teraz tutaj dłużej o tym mówili. Chciałbym jeszcze na jedną zdjęcie zwrócić uwagę. Korespondentką wojenną była Martha Gellhorn Hemingway, żona Ernesta Hemingwaya, z którą też Stanisław nawiązał kontakt. Zresztą ona jeździła nawet w tych słynnych wozach opancerzonych i brała udział w natarciach, aby być jak najbliżej walki i móc to korespondencyjnie w gazetach przekazywać, a po wojnie napisała książkę Twarze wojny, w którym rozdział poświęciła Zakrzewskiemu jako dowódcy pułku Ułanów Karpackich. I ostatnia bitwa to jest bitwa o Bolonię. Proszę Państwa, w archiwach znajduje się wiele informacji, które pokazują nam Zakrzewskiego jako świetnego dowódcę, świetnego stratega, człowieka, który dba o swoich podwładnych. Tu jest szereg dokumentów, które udało mi się wydobyć. Tu jest notatka podręczna akurat generała Andersa po bitwie na Pasokorno. Jest tego sporo. Najważniejsze odznaczenia. Szanowni Państwo, 3 srebrne orderu Virtuti Militari 5 klasy, to co powiedziałem, ale 6-krotnie Krzyż Waleczny, 2-krotnie za wojnę polsko-bolszewicką, za kampanię wrześniową i za wojenne działania na Półwyspie Apelińskim. Rzadko się zdarza, słynni generałowie z pierwszych stron naszych podręczników mają po 2, po 4, ale 6 to jest wyjątek. I szereg innych odznaczeń międzynarodowych. Będąc na emigracji otrzymał również brytyjskie najwyższe oznaczenie Distinguished Service Order, czyli za wzorową, wierną służbę. Order ustanowiony jeszcze przez królową Wiktorię. Jak wiemy, po wojnie Polska trafiła pod, dostała się w szpony komunistyczne, więc wielu oficerów nie wraca do Polski. Zresztą generał Anders wydaje taki rozkaz do Polski zniewolonej, nie wracamy. I Zakrzewski, jako wierny oficer tej Polskich Sił Zbrojnych, postanawia pozostać na emigracji. Czynił starania, aby sprowadzić rodzinę do Wielkiej Brytanii, ale niestety nie wyszło mu tak, jak to sobie zaplanował. Podczas emigracji działa w różnych organizacjach kombatanckich. To są ułani przedwojenni z Leszna, tu mamy Zakrzewskiego. Tu są ułani z Bydgoszczy, bo też tam służył w 16 pułku, to jest ten słynny Biedruski II. Spotyka się na różnych rautach, to jest generał Kopański, ten z Tobruku. Tu na herbatce z generałem Andersem. Pułk Ułanów Karpackich opiekuje się polskimi harcerzami, którym przekazuje jaskółki, którym przekazuje tradycje pułkowe. Jest niezwykle zaangażowany w działalność pisarską. Napisał szereg artykułów, książki również, i kontroluje na Zachodzie wszystko, cokolwiek ukazuje się o Tobruku, o Monte Cassino, o Anconie, o Bolonii. I jeżeli mu się coś nie podoba, bezpośrednio kontaktuje się z autorem, nie z jakimiś pretensjami, ale z tym, że dysponuje materiałami, aby autor w kolejnym wydaniu poszerzył, rozszerzył informacje dotyczące pułku Ułanów Karpackich. Wtedy też urzeczywistnia swoją pasję, czyli malarstwo. Należy do takiej grupy zrzeszającej hobbystów, amatorów i organizuje takie plenery. Organizuje też wycieczki. To są wycieczki przeznaczone dla wąskiego grona, takie specjalistyczne. Przeważnie wyjeżdża do Włoch. No i ostatnie lata na emigracji, tu jeszcze słynne zdjęcie z naszym profesorem. Otóż po zakończeniu działań wojennych profesora Stanisław swojego ojca sprowadził z Francji, bo tam została go wojna, do Włoch. No ale że służył w jednostce, wciągnął swojego ojca, dlatego występuje w mundurze, to jest unikat, w mundurze pułku Ułanów Karpackich. I jak miałem okazję rozmawiać z jednym tym właśnie mędrem żyjącym jeszcze do dziś, on mówił, że profesor był najstarszy wiekiem, najmłodszy służbą. Został wciągnięty po to, żeby dostał jedzenie, żeby mógł z tym pułkiem dalej zostać przetransportowany do Grimsby. Niestety warunki Anglia, tęsknota nie pozwoliły tam na dłuższy pobyt i Zygmunt Zakrzewski wraca do Polski, do Krakowa, do córki Katarzyny, tam też w 1951 roku umiera. A tu mamy najstarszego syna Stanisława, Jaśka, Jasiek na niego w rodzinie zawsze mówili, Jasiek, który mieszka w Grimsby do dziś.
Tam go ojciec ściągnął i tam pozostał do dnia dzisiejszego. Stanisław Zakrzewski pod koniec swojego życia pozostawił testament dokładnie rozpisany. Podobnie jak kiedyś Napoleon. Napoleon był dla niego wzorem. I na końcu, proszę Państwa, mamy tak, punkt piąty. Prochy moje mają być pochowane na cmentarzu w Kościeszkach, dawny powiat Strzelno, na Kujawach, koło grobu mojej matki. I zgodnie z jego wolą Stanisław najpierw pogrzeb odbywa się w Grimsby 16 stycznia, tu mamy, a później 5 stycznia 1986 roku prochy zostają sprowadzone do Polski i pochowane w grobie matki Emilii Wyskota-Zakrzewskiej. Z tego pogrzebu mam takie zdjęcia, bo my tu rozmawialiśmy wcześniej, takie zdjęcia. Tylko dwa zdjęcia znajdują się w kronice parafialnej. Podkreślenia wartym jest fakt, że to był 86 rok, czyli jeszcze ustrój komunistyczny, a na tą uroczystość zjechało bardzo, bardzo dużo przedstawicieli polskich sił zbrojnych z zachodu. Tu między innymi, tu mamy, to są te zdjęcia z kościoła. I powoli kończymy. Ukazało się wiele artykułów w prasie brytyjskiej. Zróbcie film o tym człowieku. Niezwykle barwna postać. To jest oczywiście, co powiedziałem, wielki skrót. I teraz wracając do początku, w drodze do domu. W testamencie znaleziono również dokument, taki wiersz, który tłumaczy, dlaczego podtytuł w drodze do domu. Kiedyż dotrę wreszcie w odległe moje strony, ja, biedny emigrant, żołnierz, Ułan Karpacki z Terany, tam, gdzie moja ojczyzna, wspomnienia młodości, kraj nasz ukochany, aby po walkach wielu i latach spocząć wiecznie uśpionym w Kościeszkach, koło Mirosławic, wśród maków czerwonych i chabrów, tu chcę być pogrzebany. Może łza w oczach rodaka zabłyśnie ukrycie, może spadnie na prochy moje waszego Ułana, walczącego w nadziei, w kraju i obczyźnie całe swoje życie o wolność i o to, żeby nasza ojczyzna była szanowana. Kiedy spocznę u stóp matki w starym domu, nie wadząc już nikomu, tutaj wreszcie, po drodze z Holmes, Tobruku, Monte Cassino, Bologna, czekać będę nadal, cierpliwie, na jej szczęście w glorii, najjaśniejszej Polonii, nie tej z PRL komun. Wierny Tobie chcę ufać, prosząc Ciebie o Boże prawy, aby naród był mądry, abyś Ty mógł go wysłuchać i być nam łaskawy. Dziękuję bardzo. Z wielką przyjemnością, ogromna kultura słowa. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo, dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że nie zanudziłem.